Na godzinę przed północą zaczynamy ostatnie dziś wydanie serwisu Silesia Flash. Kilkudziesięciu nietrzeźwych kierowców tylko w ciągu ostatnich 3 dni zatrzymali śląscy policjanci, którzy właśnie rozpoczęli akcję Prowadzę, jestem trzeźwy. Śląska Policja zapowiada wzmożone kontrole w okresie jesienno-zimowym. To wtedy dochodzi do największej liczby wypadków, również z udziałem kierowców na podwójnym gazie. Fatima Orlińska. 86 nietrzeźwych kierowców to wynik policyjnych kontroli prowadzonych od 30 października na drogach województwa śląskiego. Rekordzistą okazał się 52-latek, który w Bytomiu po spowodowaniu kolizji skontrolowany przez funkcjonariuszy policji wydmuchał aż 3,5 promila. Wcześniej po najechaniu na zaparkowane samochody uszkodził aż 4 z nich, m.in. samochód pana Jacka. Tylko dzięki trzeźwej i natychmiastowej reakcji świadków ucieczka kierowcy została udaremniona. Nalepiłem dzisiaj na moim aucie, które idzie do kasacji oczywiście, no taką przestrogę dla innych kierowców, którzy jak będą tu przejeżdżać, powiedzmy auto będzie stało jeszcze 2 dni, niech czytają, że pijany kierowca mi to zrobił, chciał zbiec jeszcze z miejsca wypadku. Ludzie przechodzący powstrzymali go, no ja między innymi też. To zaledwie jedna z wielu historii z policyjnych raportów. Nie pomagają kary i policyjne kontrole. Podczas piątkowych kilkugodzinnych działań na katowickich drogach policjanci oprócz kontroli wspierali też działania profilaktyczne. Chętni mogli wypróbować specjalistyczne alkogogle, które symulują zaburzenia po spożyciu alkoholu. Mogli też usłyszeć dobrze znany tym razem głos rozsądku. Jest to pewien szok, kiedy ktoś mnie widzi i zna mój głos, natomiast kompletnie nie kojarzy twarzy i być może zapamięta takie spotkanie. W tym roku staramy się mówić o tym, że chociaż różnimy się w różnych rzeczach i politycznie, i społecznie, i sportowo mamy różne przecież preferencje, to jednak powinniśmy się zgadzać co do tego, że należy jeździć będąc kompletnie trzeźwym, bo to jest sytuacja zero-jedynkowa. Jeżeli coś wypiliśmy, to nie siadajmy za kółko. Jeżeli widzimy, że ktoś jest nietrzeźwy, zabierzmy mu kluczyki. Temu służy również akcja Prowadzę, jestem trzeźwy, która uczy nieprzechodzenie obojętnie wobec negatywnych zachowań na drodze. A o rozsądek apelują sami świecący dziś przykładem kierowcy. Kierowco, nie pij, uważaj, nawet po jednym piwku zawsze może dojść do nieszczęścia, bardzo łatwo, także nie pijemy. Nie ma takiej dawki. Jak się prowadzi na trzeźwo? Zdecydowanie. Taki przekaz w piątkowy poranek na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Katowicach mieli również policjanci, którzy zainaugurowali akcję Prowadzę, jestem trzeźwy. Tylko w pierwszych 9 miesiącach tego roku na drogach województwa śląskiego pijani kierowcy spowodowali 80 wypadków. W tych wypadkach 11 osób zginęło i 80 zostało rannych. To pokazuje skalę tej tragedii. Policja przypomina, że jazda pod wpływem może kosztować ludzkie życie, ale i kieszeń. Za kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu grozi mandat w wysokości co najmniej 2,5 tysiąca złotych, a za stężenie powyżej 0,5 promila grozi nawet kara pozbawienia wolności. Pyrzowickie lotnisko pobiło kolejny rekord. Po raz pierwszy w swojej historii odprawiło 5 milionów podróżnych. Oczywiście odbyło się to przy obecności kamer, bo zaskoczona 5-milionowa pasażerka po wyjściu z samolotu przywitana została kwiatami. Paweł Jędrusik. Szczęśliwą 5-milionową pasażerką na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach okazała się pani Aleksandra. Jej samolot przyleciał punktualnie do Pyrzowic z Dortmundu tuż przed godziną 9. O tym, że jest wyjątkową pasażerką, dowiedziała się od stewardes na pokładzie samolotu. I jak sama mówi, absolutnie się tego nie spodziewała. Nie, wcale. Ja frunęłam z moimi rodzicami i synem. No i to było wszystko. I potem pani przyszła i... I okazało się, że ten lot pani Aleksandra zapamięta na długo, bo tuż po wyjściu z samolotu otrzymała od władz lotniska upominki, w tym voucher na kolejne podróże. No mamy to, mamy 5-milionowego pasażera odprawionego dzisiaj w Pyrzowicach. No czekaliśmy na to wiele, wiele lat. Przypomnę, że w 2005 roku odprawiliśmy 1 milion pasażerów. Kolejny milion to w kolejne 3 lata. W 2018 roku odprawiliśmy 4-milionowego pasażera. Gdyby nie COVID, pewnie 2020 to byłby rok, gdzie mielibyśmy 5-milionowego pasażera. A te rekordy są nadal do pobicia, choć nie da się ukryć, że największy ruch na lotnisku panuje w szczycie sezonu, czyli głównie w lipcu i sierpniu. Kierunki wakacyjne wybierane przez pasażerów od lat są podobne. Jeśli chodzi o ruch czarterowy, a pyrzowickie lotnisko jest największym lotniskiem czarterowym w Polsce, no to tradycyjnie najpopularniejszym krajem była Turcja, bardzo popularna była także Hiszpania, Grecja, Bułgaria, Egipt oraz wróciła
wprowadziła do łask Tunezja w ruchu regularnym, czyli tym, który jest realizowany przez linie niskokosztowe i tradycyjne, no to chętnie lataliśmy do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach szacują, że do końca roku uda się obsłużyć jeszcze około 500 000 pasażerów. Oczy całego świata zwrócone są dziś na Izrael, gdzie toczy się wojna. Województwo śląskie nie zapomina jednak o Ukrainie, gdzie pomoc, zwłaszcza ta humanitarna, wciąż jest niezbędna. Dziś po raz kolejny z województwa śląskiego do Lwowa wyruszył konwój ze sprzętem medycznym. Trzy karetki przekazane przez pogotowia ze Śląska i Zagłębia, w tym m.in. tomograf i opatrunki medyczne. Wszystko w odpowiedzi na konkretne potrzeby sygnalizowane przez stronę ukraińską. Fatima Orlińska. Wartość przekazanego dziś przez województwo śląskie Ukrainie wsparcia to ponad 300 tysięcy złotych. Ambulanse, które w piątek wyruszyły do Lwowa, są w pełni sprawne, co pozwoli im służyć w kraju objętym wojną. Trzy karetki wyjechały rano z Katowic, a do konwoju mają po drodze dołączyć kolejne pojazdy po brzegi wyładowane niezbędną pomocą humanitarną. Defibrylatory, respiratory, sprzęt jednorazowy, opatrunki, deski ortopedyczne, no i wyposażenie pełne karetki z zabudową. A oprócz tego, o czym wspominał pan marszałek, są jeszcze dwa tiry, które pojadą w późniejszych godzinach, w późniejszym terminie. Jak podkreślają władze województwa, przekazany sprzęt medyczny i karetki nie zostały odebrane polskim pacjentom. Dzięki bieżącej modernizacji i doposażaniu śląskich placówek medycznych możliwe było przekazanie ich dziś bardziej potrzebującym. To już drugi transport medyczny, który Śląskie przekazało Ukrainie. Niewykluczone, że w razie zapotrzebowania wyruszą kolejne. Ratujemy życie. Tych potrzeb jest zgłaszanych nadal bardzo wiele. Odbyło się parę wideokonferencji ze stroną ukraińską i to jest konsekwencja właśnie tych rozmów, tego, co strona ukraińska potrzebuje. Tu też w gronie samorządowców, o tym rozmawiałem z panem prezydentem Komoniewskim, prezydentem Będzina, a więc ta samorządowa rodzina wspiera to, co się dzieje. Jak przekazali dziś śląscy medycy, konwój po dotarciu do Lwowa zostanie rozdzielony, a środki medyczne wysłane do miejsc najbardziej potrzebujących. Śląska uczelnia z międzynarodowym sukcesem. Akademia Śląska w Katowicach nawiązała współpracę z Demokratyczną Republiką Konga, czego efektem jest podpisana dziś umowa. Dzięki niej studenci kierunków architektonicznych uczelni zaprojektują nowoczesne rozwiązania dla Muandy, miasta w Kongo Środkowym. To również szansa dla samej Muandy, która zmaga się z problemami dostępności do wody i elektryczności. Już na początku grudnia pierwsza grupa studentów Akademii Śląskiej wyjedzie do Muandy, gdzie rozpocznie pracę nad projektami, które mogą odmienić codzienność jej mieszkańców. To efekt wielomiesięcznych rozmów, odbytych spotkań, jak m.in. to w czerwcu, kiedy to oficjalna delegacja przedstawicieli władz Demokratycznej Republiki Konga przyjechała do Polski. Podpisana oficjalnie w piątek umowa ma zapewnić możliwość współpracy badawczej, ale w przyszłości handlowej czy inwestycyjnej. Dla studentów to nowe szanse rozwoju. Zainteresowaliśmy członków rządu, którzy odwiedzili niedawno naszą uczelnię, że możemy dostarczać nowoczesne metody wytwarzania energii elektrycznej, której w tym kraju notorycznie brakuje, jak również systemów oczyszczania wody. No to jest powszechnie znane, że woda w Afryce niestety jest bardzo trudno dostępna, a jeżeli już jest, to jest zatruta. Więc przy pomocy naszego instytutu, gdzie prowadzimy nowoczesne badania nowych form oczyszczania wody, to wszystko możemy zaproponować. Parmi les choses qui m'ont vraiment impressionné, c'est l'université. Là, je les félicite beaucoup. Et là, je profite pour lancer un message aux jeunes congolais. Donc, il y a plusieurs filières ici. Et c'est moins cher. Avec 700 €, je crois, à peu près, 650 €, on peut déjà faire une inscription dans tous les domaines. Donc, on a le domaine de médecine, architecture, et puis il y a aussi la culture aussi, je pense. Et puis infirmière. Santé aussi. Donc, il y a plusieurs domaines et là, on va essayer de conscientiser nos jeunes Congolais, d'apprendre l'anglais, comme ça, ils peuvent venir ici. Donc, ça, c'est ça qui, vraiment qui m'intéresse très, 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 très bien. Et aussi, il y a aussi les projets d'eau. C'est très important parce qu'on a un problème d'eau. Bon, on va commencer, on va expérimenter peut-être avec Wanda. On a un problème d'électricité. Ils sont très doués en biomasse. Ils sont très, très doués.
Et je crois qu'on a beaucoup d'opportunités de faire des affaires avec dans les jours à venir. Pan prezydent obiecał nam, że przekaże nam kawałek terenu, prześle do nas wszystkie wymagane mapy dla architektów, urbanistów i studenci w ramach swoich zajęć, w ramach konkursu będą mogli zaprojektować na przykład jakieś osiedle, ale pomyśleliśmy również o tym, żeby to nie było takie osiedle typowo wzięte z Europy. Będziemy mieli konsultantów z Demokratycznej Republiki Konga, którzy będą nam podpowiadali, jakie są tamtejsze zwyczaje, w jaki sposób tam się żyje, no bo oczywiście zarówno urbaniści, jak i architekci muszą projektować jakąś część miasta, o tym wszystkim pomyśleć. Rozpoczęcie nawiązanej i podpisanej umową współpracy w praktyce może rozpocząć się od razu. Zaawansowane prace projektowe studentów ruszą wraz z nowym semestrem w marcu. To kolejny owoc międzynarodowej współpracy uczelni, na której już dziś studiuje blisko 100 studentów z zagranicy. To już kolejny raz, kiedy mieszkańcy stają przeciwko budowie kolei dużych prędkości. Inwestycja jest elementem planowanego centralnego portu komunikacyjnego. Tym razem przedstawiciele gmin Mikołów, Orzesze, Czerwionka, Leszczyny spotkali się przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, domagając się wglądu do akt sprawy wniosku spółki CPK o wydanie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Karolina Komada. Próba sprawdzenia wniosku złożonego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny to kolejny krok na drodze do realizacji inwestycji. Walczymy bez mała od 3 lat i 8 miesięcy, bo u nas się to w przestrzeni publicznej pokazało z początkiem 2020 roku. A to powoduje, że społeczeństwo po prostu przez ponad 3 lata nie potrafi znaleźć spokoju. Ludzie są w fatalnym stanie psychicznym. Tak zwaną kartę informacyjną, czyli szczegółowe plany wybranego wariantu planowanej inwestycji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach mogą zobaczyć tylko wybrane osoby. Wszyscy, którzy są stroną w postępowaniu, a więc osoby, przez których nieruchomość przebiega inwestycja oraz wszystkie, które są w bliskim sąsiedztwie, 100 metrów od granicy inwestycji, stają się stroną w postępowaniu. Żeby uzyskać te materiały, które zostały tutaj złożone, potrzebny jest wypis z rejestru gruntów i oryginalnie zapakowany pendrive. Planowana linia kolei dużych prędkości na trasie Katowice-Ostrawa miałaby przechodzić przez m.in. Mikołów, Czerwionko-Leszczynę i Orzesze. To oznacza wyburzenie m.in. pogotowia ratunkowego dla zwierząt w Mikołowie czy kilkuset domów mieszkalnych. 40 domów jest do wyburzenia. Ciągle, jak mówię 40 domów, ktoś mi próbuje mówić, że być może tyle nie będzie, ale patrzę na tę kreskę, która jest tam namalowana i rzeczywiście, patrząc jeszcze na obszary, takie jakby przestrzenie, które są potrzebne przy tym projektowaniu takiej linii szybkiej kolei, to moim zdaniem jest to około 40 domów do wyburzenia. Jak zapowiadają mieszkańcy, protestu nie odwołają, zwłaszcza, że planowana trasa linii kolei dużych prędkości będzie miała negatywny wpływ na infrastrukturę drogową. To są dziesiątki milionów ton materiału, które najpierw trzeba wywieźć, potem trzeba przywieźć, na miejsce zrealizować. To wszystko się będzie odbywać kosztem naszych dróg. Strony mają 30 dni do złożenia uwag i komentarzy do planów inwestycji. Następnym etapem będzie przygotowanie raportu środowiskowego. Ten będzie możliwy po uzyskaniu oceny oddziaływania na środowisko przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Wody Polskie. To było ostatnie dziś wydanie serwisu Silesia Flash. Miłego weekendu.